kochani, dotkaliśmy się weselo. Jak paradne wesele, to już musi być pierwsze uroczyste otwarcie 42. poroniańskiego lata. Za nami już jest, są całe korowód weselny, moi drodzy, my tu nie będziemy dużo urodzać, bo oni już czekają, wiecie co, ze chłopy są nerwowe, a więcej jeszcze są kuni. Pytamy kuną wójta, pana burmistrza, pana prezesa i przewodniczącego rady, co będą uroczyście to dzisiejsze świętowanie otworzyli na te kolejne dni. Moi kochani, poroniany, mieszkańcy całej gminy Poronin, mieszkańcy regionu i ci, co są na tej ziemi od zawsze, moi kochani goście, ci syćka, co zjeżdżają z całej Polski, co by pobyć pod Tatrami, ucieszyć łocy widokiem Giewontu i Kasprowego, nabrać sił do nowej roboty, do nowych wyzwań, którzy tu odpoczywają jako letnicy. Witam was z całą otwartością serca na 42. poroniańskim lecie. Jest to czas zabawy i radości, muzyki, śpiewu i tańca. Jest to czas, że cieszymy się wzajemną obecnością w takiej świątecznej, gromadnej rodzinie. Wszystkim wam z całego serca życzę tego, co by ten dzisiejszy piątek odpustowy w Poroninie, dzień jutrzejszy i niedziela, upłynęły rzeczywiście w nastroju prawdziwej radości, prawdziwego relaksu i takiego oddechu i popatrzenia przed siebie. Wszystkim tym, co poroniańskie lato przygotowywali, co nad nim od wielu tygodni wcześniej bardzo wytrwale i konsekwentnie pracowali, chcę publicznie, serdecznie podziękować. Dziękujemy opatrzności, że po uporczywych deszczach minionych dni nareszcie zaświeciło słonko i swoim ciepłem i jasnością dopełnią tej naszej wspólnej radości. Czujcie się tu jak w domu. Pamiętajcie, że w waszą stronę kierujemy swoją gościnność, serdeczność i otwartość serca. Bawcie się długo i fajnie. Ucieszcie się tym, że koniec lipca w Poroninie jest czasem tej właśnie wspólnej zabawy, a imprezy poroniańskiego lata tegorocznego niech wam głęboko zapadną w serce. Cieszę się na obecność wielu znamienitych gości. Dojeżdża do nas pan marszałek Leszek Zegzda, członek zarządu województwa małopolskiego. Będzie o chwilę pani dyrektor Marta Maj, zarządu dróg wojewódzkich. Na scenie gości burmistrz miasta Zakopane pan Leszek Dorula i wielu, wielu innych. Ich obecnością również się bardzo serdecznie cieszymy i, co by nie przedłużać, wypowiem pod koniec swojej wypowiedzi, że 42. tegoroczne poroniańskie lato uznajemy za otwarte. Dobrej zabawy! Panie wójcie, panie przewodniczący, drodzy poronianie, drodzy goście, turyści. Strasznie mi jest miło, że dostałem zaproszenie, a tym bardziej mi jest miło, że mnie tutaj na tą scenę poproszono na to otwarcie, bo stoję tu, można powiedzieć, w podwójnej roli. Jako burmistrz miasta Zakopane, ale też i jako były parafianin,
który się przecież wychował w tej parafii poroniańskiej. Tutaj na tych odpustach i można powiedzieć na tym poroniańskie lato była moja młodość, a teraz mi się przypominają niektóre rzeczy, więc na pewno to jest zawsze miłe, jak ktoś sięgnie do swoich wspomnień. Chciałbym wam życzyć przede wszystkim poronianom, można powiedzieć wszystkim tym, którzy się w tej turystyce tu naszej obracają, żeby się dużo nie narobili, a dość dobrze zarobili. A tych, co tu do nas przyjeżdżają, to żeby dobrze wypoceni, żeby wyjechali stąd zadowoleni i szczęśliwie do nas, tutaj w tę naszą podhalańską ziemię wracali. Bo my są zawsze jako Gorole gościnni i o tym się już przekonali. Myślę, że nie będę wam przedłużał. Życzę wam, żebyście te świętowanie tutaj rozpoczęli, ale i szczęśliwie zakończyli. A ja w tym świętowaniu wraz z rodziną chciałbym uczestniczyć, więc myślę, że w tych następnych dniach cię też tu jeszcze pojawię. Wszystkiego, wszystkiego dobrego. Miłego świętowania. Szanowni państwo, pozwólcie, że jako przewodniczący Rady Gminy Poroniańskiej przywitam tu naszego księdza wikarego Kazimierza Szarka. Witam również przedstawicieli gości Nasek Złego Lasu na czele z panem wójtem. Serdecznie ich witamy. Słuchajcie, tak króciutko witam wszystkich poronian, gości. Dziękuję za otwarcie poroniańskiego lata. Cieszę się, że pierwsze me zaceni od Boga, bo do progani bez Boga i niech nam Bóg błogosławi, a przy okazji trzeba też powiedzieć, że nas oglądają pewnie i za wielką wodą dzięki przychylności studia Kacper, bo nasza transmisja jest na żywo relacjonowana. Dziękuję mediom, żeście są tak pięknie przy nas. I udanej zabawy. Bóg zapłodź wielki. Moi kochani, tutaj przed chwileczką prezes przypomniał, że bez Boga ani do proga, więc bardzo proszę księdze Kazimierzu, pobłogosławcie nam. Niech się nam to darzy 42. poroniańskie lato. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi kochani, dziś przeżywamy uroczystość patronalną naszej parafii, świętej Marii Magdaleny. Niech patronka tej wspólnoty parafii w Poroninie błogosławi tym wszystkim poczynaniom, tej radosnej zabawie, tym spotkaniom przy wspólnym stole. Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna i Ducha Świętego niech stąpi na was i pozostanie na zawsze. Amen. Szczęść Boże! Co by już się dopełniło, panie wójcie, wyście tu taki dziś honorowy gość. Jest te porę słów. Tak, pan Grzegorz Wojtera, Suchy Las. Szanowni państwo, bardzo dziękujemy oczywiście przede wszystkim za zaproszenie naszej delegacji. Przywozimy pozdrowienia od wszystkich mieszkańców gminy Suchy Las. Pewnie wszyscy tutaj chcieliby dzisiaj być z nami, bawić się. Natomiast no, możliwości są ograniczone. Jesteśmy mocną delegacją, ale mniej liczebną. Wszystkim w imieniu naszej delegacji, która składa się i z radnych, i z przedstawicieli jednostek, instytucji, chcemy życzyć miłego świętowania, wspaniałych dni Poronina, poroniańskiego lata i cieszymy się, że będziemy mogli w tym święcie brać udział i bawić się razem z wami. Dziękuję bardzo. Wielkie Bóg zapłodź, panie wójcie, goście do nas przyjeżdżają. Witamy wśród nas pana wicemarszałka województwa małopolskiego, pana Leszka Zegzde. Jest razem z panem Andrzejem Gąsienicą Makowskim, byłem starostą powiatu taczańskiego. Pociekł nam raz, dwa, bo pytace cekają i co by się nam nie rozmyśleli, bo w toną potę cepiec dla młodej pani zrobi. Przywitajmy brawami naszego gościa, co by poceło pod holu i co by nam tu dudko w nie stędził. Na kilka dudków za chwilę tu się pojawi, bo właśnie rozstrzygamy przetarg na rondo nasze tutaj. Węzeł tatrzański, więc będzie trochę tutaj się działo. Też będzie trochę utrudniej pewnie w czasie
komunikacji, ale i tak są, to a później się poprawi. Witam Państwa niezwykle ciepło, serdecznie. Cieszę się, że mogłem przyjechać tutaj wprost z otwarcia kolejnego ronda też komunikacyjnego na Łysej Polanie. To też ważne miejsce. A teraz jestem tu, na tej tradycyjnej już 42 lata, to kupę czasu. Tylko trochę wcześniej ja się urodziłem, a tak to w ogóle wszystko jest od zawsze tutaj. To jest wielkie święto, ale święto nie tylko społeczności tutaj lokalnej, ale także tych, którzy tutaj w sposób niezwykle liczny także przyjeżdżają do nas. Także jest mi ogromnie przyjemnie, że mogę tutaj z Państwem być, życzyć Państwu trzech dni, dobrze mówię? Trzech dni wspaniałej zabawy do niedzieli. Za chwilę jakieś weselisko tu się ma odbyć. No to popatrzymy, co się będzie działo. Może na jakiegoś krakowiaka się załapie, zobaczymy. Wszystkiego najlepszego, bawcie się dobrze. Cieszę się, że jest piękna pogoda, znakomite humory. Tylko oby tak dalej. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Bardzo serdecznie dziękujemy panu marszałkowi, że tak zwięźle i krótko, jak węzeł taczański. Moi kochani, dziękujemy bardzo naszym gościom. Pytamy was oczywiście na wesele, bo młodzi narektowali, jak i nomocie łohotę, cas i łostoncie, a my po maluczku będziemy cieszyć się śpiewem i tońcem. Wielkie Bóg zapłoń. Także na razie bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim gościom i wszystkim, którzy otworzyli tą naszą piękną imprezę.